Cześć moi kochani, witam was bardzo serdecznie w kolejnym naszym materiale. Dzisiaj jesteśmy na stronie bankier.pl, który wyróżnił największe bojkoty w branży gier. Czego lepiej nie robić graczom? Fajny tytuł artykułu. Ja miałem opisać bardzo podobny materiał, ale jako że moje zdanie w większości zgadza się z tym, co jest tutaj napisane, postanowiłem po prostu jeszcze podlinkować bankiera. A to, co oni napisali, rozszerzyć o własny komentarz. Więc czytajmy. Koniec roku przyniósł kilka rozczarowań w świecie gier. Kilka. To bardzo delikatnie powiedziane. Odbiło się to nie tylko na samych graczach, ale i producentach. Deweloperzy i wydawcy coraz boleśniej przekonują się o tym, że za błędy trzeba płacić, bo nawet nostalgia nie uratuje niedopracowanego produktu. No i chyba uczą się tego, że jednak nie można mieć swoich klientów w dupie, tak jak myśleli, że można, to można nas mieć w czterech literach, już teraz delikatniej powiem. I nie można próbować nam sprzedawać bubli, bo nie jesteśmy idiotami i się zorientujemy. Chyba jedyną firmą, która nie może tego zrozumieć od lat, jest Electronic Arts. Ale dopiero w tym roku mają jakąkolwiek konkurencję na tym polu. God of War, Spider-Man, Red Dead Redemption 2. W tym roku nie brakowało głośnych premier gier, które podbijały listy sprzedaży. Tak jak występuje lista chwały, tak i zawsze znajdują się przedstawiciele do sporządzenia zestawienia drugiej strony. Listy wstydu. No, i w tym roku jest ona zaskakująco wręcz długa. Fallout 76 i szybka ewaluacja oczekiwań zarówno graczy, jak i wydawcy. Fallout 76, MMO osadzone w legendarnym świecie postapokaliptycznej Ameryki, budziły mieszane uczucia już od pierwszych recenzenckich gameplayów. No, moje mieszane uczucia budziły dużo wcześniej, bo już od samej zapowiedzi na E3, kiedy się okazało, że Fallout 76 będzie grą MMO, mówiłem, że to nie wyjdzie, to będzie kaszana. Tylko że wtedy nikt mnie nie słuchał. Ciągłe błędy, krasze i liczne dowody na niedopracowanie produkcji sprawiło, że nikt nie spodziewał się dobrych recenzji. W dniu premiery gra otrzymała łatkę ważącą więcej niż sama gra, ale to i tak nie załatwiło sprawy. Bethesda, która zajęła się wydawnictwem nowej gry z serii Fallout, musiała interweniować, żeby łagodzić zdenerwowanych graczy. Zdenerwowanych też łagodnie napisali. Pewnie ci, którzy kupili grę przedpremierowo i w dniu samej premiery nie poczuli się najlepiej, bym nawet powiedział, nie tylko lepiej, kiedy już po tygodniu cena gry spadła o blisko 100 zł. Teraz kopię tytułu w wersji elektronicznej można nabyć za niecałe 50 zł ze 170, które kosztowała na premierę. Tu oczywiście chodzi o grę w wersji na PC, ponieważ w wersji na PlayStation 4 sprawdzałem na Allegro, najtańsze oscylują w granicach 100 zł, nowe wydania pudełkowe. Firmie nie pomogła afera z wydaniami kolekcjonerskimi. Influencerzy otrzymali pełne, zapowiadane zestawy z płóciennymi torbami. Co do samych graczy trafiły jednak nylonowe worki, które nijak miały się do zapowiadanego zestawu. Przy cenie zaczynającej się od 800 zł takie zagranie jednak robi różnicę. Bardzo dużą różnicę. Ostatecznie gra w licznych memach została uznana z racji premiery niedługo przed Bożym Narodzeniem najgorszym prezentem pod choinkę. Ale to oczywiście nie są wszystkie grzechy Bethesdy. Trzeba wymienić jeszcze chociażby wyciek danych klientów podczas próby naprawienia całej sytuacji, bany za używanie modów, których dostępność była jednym z feature'ów reklamowanych przecież przed Bethesdę, bo oni się chwalili tym, że w ich grze będzie można korzystać z modów, a teraz za to banują. Już nie mówię o licznych glitchach i błędach, które psują zabawę. No i o tym, że cały świat się resetuje za każdym razem, kiedy się z niego wyjdzie, niczym w Diablo. Kolejny bubel tego roku to PlayStation Classic. PlayStation Classic w technologicznym cieniu. Na dość szybką przecenę zdecydowało się również Sony w przypadku wydanego na początku grudnia PlayStation Classic,
konsoli wpisującej się w trend retro mini konsol po gigantycznym czymś miniaturowych sprzętów NES Mini i SNES Mini od Nintendo, Sony postanowiło ugrać na retro trendzie i pod swoim brandem. Wszystko miało pójść dobrze. Pomniejszona wersja pierwszej konsoli PlayStation, co prawda z padami bez DualShocków, ale wejściem tak naprawdę USB, które załatwia sprawę. Ale to można było wybaczyć. I 20 gorącymi grami wgranymi w pamięć urządzenia. Nie. Kilkoma gorącymi grami wgranymi w pamięć urządzenia i całą resztą gniotów. Ostatecznie dobór gier nieco rozczarował, ale na liście wciąż można było znaleźć perełki piątej generacji konsol pokroju Tekkena 3, Final Fantasy 7 czy Oddworld Abe Odyssey. Pierwsze recenzje szybko zrewidowały początkową ekscytację. Sprzęt nie do końca dobrze radził sobie z emulacją pierwszej konsoli Sony. Na dodatek koszt konsoli w okolicach ceny PlayStation 3, który odtwarza wszystkie gry, też było nieporozumienie, tak to nazwijmy. Szybko też go zhakowano, ujawniając, że urządzenie działa na bazie darmowego software'u dostępnego w sieci. Nie, to nie hakerzy to ujawnili, to było wiadomo dużo wcześniej, ponieważ PlayStation samo to, Sony samo to przyznało. I to wszystko za około 400 zł. W sieci pojawiły się nawet filmy, że z emulacją gier na PSX-a lepiej radzi sobie chociażby SNES Mini, retrokonsola reprezentująca 16-bitową generację, 16-bitową generację. PSX był 32-bitowy. Tuż przed świętami rynek zrewidował cennik konsoli i miniaturowy szarak został niemalże wszędzie przeceniony do około 270 zł. I tak drogo według mnie. Kolejna, trzecia i ostatnia, ostatni wstyd tego roku, wymieniony przez specjalistów z Bunker.pl, jest mobilne Diablo ogłoszone w gronie PC-ciarzy. Takiej reakcji ze strony graczy chyba nikt się nie spodziewał, a już na pewno nie samo Activision Blizzard, kiedy na tegorocznym BlizzConie zapowiedziało Diablo Immortal. Grę z bijącej rekordy sprzedaży serii przeznaczoną na smartfony. Rozgoryczeniu społeczności dano upust już tuż po samym ogłoszeniu. Wśród pytań z hali pełnej fanów padło, czy to żart pryma aprilisowy. Nie pomógł tupet przedstawicieli, którzy w zdenerwowaniu zapytali, nie macie smartfonów? Na prawdziwą lawinę nie trzeba było długo czekać. Puste kolejki do stanowisk prezentujących rozgrywkę na samym wydarzeniu, mierząca przewaga negatywnych reakcji pod oficjalnym trailerem gry na koncie Blizzarda w serwisie YouTube i na koniec liczne wątki w mediach i na forach społecznościowych. Warto wspomnieć również o tym, że Blizzard wielokrotnie usuwał i jeszcze raz dodawał trailer do gry Diablo Immortal ze względu na zbyt duże zaminusowanie filmów i, jak dobrze pamiętam, również w pewnym momencie wyłączył możliwość oceniania tego filmu. PR-owo Blizzard również utonął. Kiedy liczba łapek w dół zaczęła być kilkadziesiąt razy większa od łapek w górę, przedstawiciele zamieci zaczęli kasować niewygodne komentarze i reakcje, i to kilkukrotnie, a to też prawda, to tylko dolało oliwy do ognia. Listening komentarzy pod filmem z rozgrywki został zalany hasłami "Hej Blizzard, to też usuń" w językach z całego świata. I choć nie odbiło się to na sprzedaży gry, bo gracze nie mieli jeszcze na to szansy, tytuł ma się dopiero pojawić, to spółka mocno odczuła to na kapitalizacji rynkowej. Niefortunna decyzja biznesowo-marketingowa zachwiała ceną walorów Activision Blizzard na amerykańskiej giełdzie. W ciągu zaledwie tygodnia stawka za jedną akcję spadła o 20%, a kapitalizacja rynkowa skurczyła się o 10 miliardów dolarów amerykańskich. Teraz jest jeszcze gorzej. Tuż przed premierą Diablo Immortal za akcję Blizzarda płacono 68,99 dolara. Dziś to 48 dolców i 80 centów, czyli 1/3 mniej. I słuchajcie, to nie są oczywiście wszystkie wtopy i wpadki. Przecież trzeba do tego zaliczyć również Battlefielda 5, przynajmniej w wersji na single player, gdzie są tak duże przekłamania historyczne, że tego się nie da słuchać i oglądać. Chociaż celownik kolimatorowy na broni z czasów II wojny światowej też nie bardzo mi się podoba.
Było tego naprawdę w tym roku cała masa, chociaż wymieniam Battlefielda, ale EA musiało się czymś przecież popisać. Jakby nie było. A jakie są wasze największe rozczarowania tego roku? Jakie są największe nadzieje na 2019 rok? Dajcie znać w komentarzach. Jeżeli film wam się podobał, to również łapkujcie go w górę i udostępniajcie, żeby jak najwięcej osób go zobaczyło. Jeżeli jeszcze tego nie robicie, to subskrybujcie kanał. Odwiedzajcie nasze strony na Facebooku, do których link macie w opisie. Ja za wasz dzisiejszy czas bardzo serdecznie już dziękuję i do zobaczenia w kolejnym materiale.